Cześć, witajcie, z tej strony Michał. Witam Was w kolejnym filmie z Farming Simulator. Po dosyć długiej przerwie, dzisiaj jesteśmy sobie na Babrostach i jedziemy sobie ogółem ze skupu drewna, bo byliśmy drzewo zawieźć na skup. I jedziemy sobie widzieć około takiej bardzo pięknej morcińskiej gospodarki. I ogólnie chyba o sąsiad, jakby coś robić, to zajedziemy się tam, dogadamy z Wam u sąsiada. No kurwa, idzie to jakiego dnia. Siema, sąsiad. O, witam sąsiada, co tam sąsiad? Jadę też po siewnik Widzi do sąsiad? sklepu. No, idzie sąsiad, ja nagrywam, może się sąsiad przedstawi. No, Patryk jestem ogółem. Tak? Dobra. Ta. Jak widzi sąsiad, na wakacjach bym się trochę opolił. No, ogarnij co. Dobra. Zazdrościsz, nie? Zazdrościsz, no. No. Lecisz. I ogólnie trochę tam wam powiem, co to, co i jak. No to jedź sąsiad, ja też sobie jadę w swoją stronę, jak coś tu Wałogi. na Sibiraniu się widzimy. Dobra, ja się włączam do ruchu ze szczególną ostrożnością. Ustępuję pierwszeństwa. No, Dzięki, mordo. A czemu to także. nie chce jechać? To jest. Skrzynia się zawiesiła, sprzęgło poszło jak Piegi mira. pogubił chyba. Sprzęgło Dobra. poszło jak mi rasa. No, także jesteśmy sobie na mapie Babrosty. Po dosyć długiej przerwie od nagrywania, naprawdę. Aż tak dziwnie się człowiek czuje, bo to kurde, już parę dobrych miesięcy. No, ogólnie na tej serii jeszcze Miki będzie. Na razie go nie ma. Może na następnym odcinku, bądź w tym odcinku się jeszcze pojawi, zobaczymy. I tak, pomysł ogólnie mam, żeby takie krótsze filmy robić, znaczy krótsze filmy. Taki zlepek po prostu prac, jakie tutaj będą wykonywane z danego dnia i tak dalej. Możecie dać znać w komentarzu, jak to tam będzie się Wam podobać i w ogóle. No, także widzimy się, myślę, w dalszej części dnia, to do potem. Także jestem po krótkiej przerwie. Ogólnie zajechałem sobie na gospodarstwo, już przerzuciłem właśnie przyczepy na drewno, na przyczepę taką do wody, mleka i tak dalej. I będziemy sobie pomału ją wycofywać i odstawimy sobie na miejsce, a potem pojedziemy jeszcze siać. Tam już mam ciągniki na polu zostawione, tylko musiałem drewno wywieźć i dlatego właśnie teraz tutaj muszę ją odstawić, żeby na jutro mieć jak krówką, jałówką i byczką wody dowieźć. Jak widzicie tutaj piękne stado. Ogólnie gramy sobie na No a nowy jak? seasons. Gospodarstwo wybudowane, więc jakby ktoś pytał, to wybudowane jest, mody wszystkie są wydane, jak najbardziej. I lecimy sobie tutaj siać sojesz. Tam zobaczycie dalsze ciągniki i trochę więcej sprzętu jeszcze. No, następnym ciągnikiem takim pobocznym jest Ursus C360 na gospodarstwie u mnie i Zetor 12145. No, u sąsiada tam mogliście zauważyć, że trochę większe sprzęty są, No. ale to z tego względu, że on ma mniejszy areał. Orny No i oczywiście. co? No i co? No i, so i widzicie, sąsiad trochę taki mało rozmówny, ale to zamiast spokojny. Dobra, kurde, no i co? Mi się boję, bo to się tyle ludzi ogląda. No, także widzicie, że trema Patryka łapie. Dobra, na pewno. Dobra, na pewno. Dobra. Ja startuję sobie już pomału z siewem. Tutaj zaraz. Dalej, no. Daj, no. No to znowu ten dirbiegi pogubił. John Deere biegi pogubił? Ja No. pierdolę, kurwa, ci się zachciało. Nagrałem listy jakiś sprzęt, ja mówiłem, że sąsiad Zetora byś No. sobie kupił. No, porządny sprzęt, a nie. Jakieś, Jak kurwa. traktor, to zetor. Na pewno Tylko only pro klima, mordo. nie. No. No. Jak widzicie, siejemy sobie soję. Tutaj wiosna, późna wiosna, normalnie jutro to już kukurydza wiek powinna puszczać. Nie siejemy jeszcze. Dopiero będę siał. No. I tak to się dzieje na tej naszej płoskiej wsi. No, z Gienkiem też, Gienek się też pojawi. Myślę, że dzisiaj się coś jeszcze z Gienkiem nagra. Pomału myślę, że będzie wracać z taką aktywnością. Zobaczymy, jak to będzie, bo teraz zima, to więcej czasu tak jakby na komputer, bo na podwórku się nic nie zrobi na dworze ogółem. I ten. No, zachęcam do zostawienia łapki w górę, to wtedy będę wiedział, że te filmy jakiś sens jest nagrywać. Coś tam możecie skomentować i w ogóle. No i nie wiem, możecie jakieś pomysły dać jeszcze na tą serię, może jak ją nazwać, czy coś takiego. I myślę,
myślę, że się zastosujemy do tych waszych cennych wskazówek. I na razie to myślę by było na tyle. Potem może jeszcze coś do sąsiada wlecę nagrać, co tam się u niego dzieje i widzimy się potem. Także jedziemy sobie ogólnie ludzie do Patryka po przyczepę, bo już niedługo żniwa, a ja się na jedną nie wyrobię, a on i tak nie będzie potrzebował dwóch, to powiedział, że mi jedną pożyczy, bo ja mam aby jedną taką Jedzie, małą. kurwa, złodziej. Ja do sąsiada już chyba na pewno mnie zauważył. Ogólnie zator się ubrudził, bo siewy pokończone mam całe. Patryk jeszcze... O kurwa, tam chłop kierownicę ukręcił. No jak? Patryk tam jeszcze kukurydzę kończy siać. Kręcę dupę na kierownicą, mordo. No i jedziemy sobie z przyczepką. Zaraz odstawimy. Coś tam może jeszcze do krów pójdziemy zabajerować, zobaczymy. No i ogólnie dajcie znać w komentarzu, jak wam te filmy ma się podobają. Jakoś lajka możecie też zostawić, bo tak bardzo zmotywuje. I także przypominamy o zostawieniu głosu na nasz film. Konkursie dumny ze swojej roli. O, dokładnie, będzie link w komentarzu. Tak myślę, że się coś tam umieści, wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi! A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o lekcje w Marshall. Najlepsza szkoła na świecie, polecamy. Marshall School, very nice, pretty lessons with magister, minister. Krzygul. Ej, ale ogólnie ludzie wam powiem, nie, że tak dziwnie jakoś zasiąść do nagrywania po takiej przerwie, nie? Na przerwie. W sumie już była jedna taka długa przerwa na kanale. Ale jeszcze Gienek będzie, myślę, że następnego Gienek to już na pewno będzie z nami. Bo jeszcze teraz tylko mody kompletuje. Znaczy kompletuje, dostał dzisiaj mody w gra i wszystko powinno być dobrze, bo na razie ma małe problemy z modami. A jak to nie wyjdzie, to mu odrzucę, bo to w sobotę mu podrzucę, a w piątek nagrywamy, więc... Sorry za Facebooka ogółem. Mu podrzucę w sobotę, bo ten odcinek powinniście dostać też w sobotę. Jak najbardziej i zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że się spodobają takie filmy. A ty, Patryku, co tam się wypowiesz? Ja powiem tak. Nie wiem co powiedzieć. Ja powiem tak, nie wiem co powiedzieć. Jak widzicie, poziom podstawówka. Dokładnie, ale nie, bo nie wiem jak to siedzi na sklep ogółem. Boże. Bo ja dodać siewnik, nie? A to nie wiem gdzie jechać. Możesz przecież ten w P w sklepie dodać pod P i tam. Proszę? No klikasz P, garaż i spację musisz kliknąć. No dobra. Ja pierniczę, widzisz ten sumie. No i tam się oddaje? Co no. Ty? Wchodzisz w P, w garaż i spacja i tam masz wypożyczone przedmioty i zwróć. Ale kozak. Nie wiedziałem, że ktoś jest. Chłop gra w farmingu. Kozak. X lat, a jeszcze nie wiedział. No, kozak. A nie wisi? O bus! Otwarty jest! Tak! Dymy. Jak słyszycie widzowie Gienek przyszedł. Nie, dzień dobry. O Boże. Tak. Ja spię, nie powiem jak, do widzenia. Boże. Ojej, o takim to akcentem. Kozak. Ojej, dobra. Takim akcentem zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie o polubieniu, o głosowaniu, tam link w komentarzu i trzymajcie się do kolejnego odcinku. Na razie, cześć. Na razie, cześć.